zły. Rejny to kolejny transport, który jest realizowany przez marszałkowski podmiot, czyli Dolmet, który realizuje zakupy sprzętu medycznego, takiego rodzaju, który jest w Ukrainie teraz bardzo potrzebny, bo jest on przeznaczony dla ofiar wojny, żołnierzy, cywilów. Dlatego bardzo o to apeluję, abyśmy wszyscy pamiętali o tym, że Ukraińcy walczą też za wolność polską, za demokrację w całej Europie i przeciwstawiają się agresorowi z Rosji, który nie ma żadnych zasad. To, co powiedział marszałek Krzyżanowski, delegacja sejmiku widziała na własne oczy zniszczone wioski, to kompletnie zniszczone wioski. To jest kompletnie bez sensu działanie, jeśli chodzi o militarny aspekt, ale tam nie ma tylko i wyłącznie militarnego aspektu. Tam cierpią cywile i mam nadzieję, że część tego sprzętu, który dzisiaj przekazujemy z Dolnego Śląska, trafi już do wyzwolonego Chersonia, żeby tam pomóc ludności cywilnej, pomóc żołnierzom w tej walce. I w tej pomocy nie ustaniemy aż do zakończenia wojny, którą to nie Ukraina rozpoczęła. Dzięki takiej pomocy również jakby Rzeczypospolitej Polskiej i jakby miejscowej pomocy, takich małych projektów, dużych projektów, właśnie Ukraina stoi i Ukraina idzie do przodu i Ukraina wygrywa tę wojnę. Także wielkie słowo wdzięczności panu urzędu marszałkowskiemu za taką ważną pomoc dla Ukrainy w tym czasie.